Zmarnowany Cugowski wparował do polsatu. Wyciągnięta bluzak, dwudniowy zarost, Krzysztof Cugowski pojawił się w halotu Polsat, żeby opowiedzieć o emocjach związanych z jubileuszem, który obchodzi. Artysta w tym roku celebruje 55 lecie pracy artystycznej. To niesamowity staż na scenie, zapracowanie i nieubłagany upływ czasu widocznie maluje się na twarzy legendarnego muzyka. Z pewnością nie przypomina już dawnego siebie ze zdjęć. Krzysztofa Cugowskiego zna każdy. Krzysztof Cugowski to jeden z najbardziej cenionych artystów na polskiej scenie muzycznej. Wszyscy nucą hity jego zespołu, takie jak Bal Wszystkich Świętych, Jolka Jolka, Pamiętasz czy za ostatni grosz. Budka Suflera swoją działalność rozpoczęła w 1969 roku, jubileuszowy występ zespołu odbędzie się już 4 listopada w Lublinie, czyli w rodzinnych stronach Cugowskiego. Oprócz tego w ostatnim czasie wokalista zdecydował się wydać płytę, zatytułował ją bardzo przewrotnie, bo wiek to tylko liczba. Muzyk zapewnia, że śpiewanie absolutnie go nie męczy. W tym roku światło dzienne ujrzy także książka pod tytułem Śpiewanie mnie nie męczy, która jest szerokim wywiadem Marka Sierockiego z Krzysztofem Cugowskim. Poruszane w niej tematy będą oscylować wokół dzieciństwa artysty, jego różnorodnych pasji, wspomnień i występów z zespołem, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co ciekawe, książka nie jest napisana w sposób chronologiczny. Próżno szukać tam także szczegółów z życia prywatnego artysty, który nie chce dzielić się sprawami rodzinnymi z mediami. Jak zdradził Cugowski, tytuł lektury jest symboliczny. Kurzajewski podczas rozmowy w Halotu Polsat postanowił zapytać artysty, czy szybko minęło mu 55 lat na scenie. Muzyk krótko skwitował to pytanie. Krzysztof Cugowski w zmęczonym wydaniu zapozował na ściance Polsatu. Krzysztof Cugowski, pomimo zapewnień o braku zmęczenia muzykowaniem, wyglądał tego dnia na nieco przytłoczonego. Świadczyła o tym jego prezencja, niedbały zarost, wyciągnięta bluza i nieobecny wzrok. Być może to tylko niedyspozycja dnia, która przytrafia się każdemu z nas i nie jest niczym nadzwyczajnym.